Dzień dobry, moi drodzy. Bardzo długo nie było czytania rozwojowego, więc przed Wami metaforyczne rozwojowe czytanie na wrzesień. Zobaczymy, czy nie wyszłam z prawem w zamczówkę. I zaczynamy. Wzięliśmy sobie dwie karty z talii Lightseer's Tarot, czyli mojej ulubionej talii, jak wiecie. I wyciągniemy sobie kartę taką ogólną, energię na wrzesień i na co zwrócić uwagę szczególną, czyli taką kartę bardziej specyficzną. Ale ponieważ długo nie było czytań, to powiem tak w dwóch słowach, o co chodzi w tych czytaniach. No możesz to odczytywać zależnie od tego, co jest Ci bliższe. Możesz przyjąć, że jest to odczyt kolektywnej energii na wrzesień, czyli takie, tak rozwojowo, trochę dostanie takiego wglądu w to, co nas czeka i w związku z tym, jak najlepiej wykorzystać ten miesiąc, albo jak ja to mówię, po psychologicznemu, czyli po prostu poprzez metaforę przybliżenie sobie takiej bardziej holistycznej pracy mózgu, czyli wyjście trochę rozwojowo z tych, wiesz, schematów, modeli i jakby takiej bardzo analitycznej pracy rozwojowej, do wpuszczenia trochę więcej takiego luzu, kreatywności, poszukania sobie tego, gdzie mi jest wygodnie, jak mi jest wygodnie w życiu i jak mogę cały czas się rozwijać, czyli jak być przy sobie i być tym takim fokusem, wiesz, do przodu. Ale nie właśnie w taki sposób bardzo... Mogę zaznaczyć to pole, jak sobie zielono. Tylko właśnie w sposób kreatywny, otwarty. I... No i też ciekawy. Bo dla mnie praca z metaforą jest nie tylko uwalniająca i taka bardzo otwierająca, ale bardzo ciekawa. Bo metafora może nas pięknie aktywizować. Więc poproszę o jedną kartę na wrzesień, na ogólną energię września. Co dobrze by było, żebyśmy wiedzieli o wrześniu. Dziwne te karty, bo mieszkam teraz dużo bliżej morza i powiem Wam, że to jest dużo bardziej wygodne i normalnie się karty sklejają. Dobrze, czyli wejdźmy sobie w energię września. Co nam się chce pokazać na wrzesień? O! Nie ta karta, po chwilę widziałam inną, słuchajcie. No to ciekawe. No wyszło nam dwie. Niech i tak będzie. Dobra, mamy dwie karty. Mamy kartę wieży. Jezu, czy zawsze będzie pochodzić karta wieży, słuchajcie, w tych czytaniach? Mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach takich, bym powiedziała, bardzo naładowanych energetycznie, to karta wieży to jest po prostu szlagierowa karta, wychodzi non-stop. I też karta kochanków nam tutaj wyszła. Ja Wam powiem teraz bardzo ważne. Nie będę tak może mówić bardzo specyficznie znaczenia tych kart, tylko znaczenie tych kart versus to, co mi przychodzi. Jako, że jest to czytanie intuicyjne i rozwojowe, a nie tylko znowu to oznacza to i tamto. Więc karta wieży śmieje się, że na ciągle wychodzi. Spróbuję Wam ją tutaj bliżej pokazać. Bo karta wieży mówi nam o jakiejś zmianie znienacka. Wieża, tak w takim oryginalnym tarocie, to ona w ogóle, tutaj ona jest przepiękna i jeszcze ma wiewiórkę. Ale w oryginalnym tarocie pokazuje wieżę, która po prostu ulega destrukcji. I postacie, które nawet wyskakują z okna, chociaż wypadają z okna, żeby jakby się ratować przed tym utknięciem pod gruzami. I generalnie mówi o czymś takim, czego my nie oczekujemy, a co nadchodzi. Czasami nadchodzi też dlatego, że my się opieramy zmianie. I teraz ważna rzecz. We wrześniu też zaczyna się nowy rok numerologiczny. Więc zamykamy rok, w którym jesteś aktualnie. To trzeba sobie policzyć, w którym jesteś roku indywidualnie.
I wchodzimy w nowy rok, który no, ma też swoje konkretne znaczenie. Tych lat jest 9, więc musisz sobie sprawdzić, w który rok wchodzisz i jakie on ma znaczenie dla ciebie, bo te lata numerologiczne polegają na tym, że po prostu mamy cykl 9 lat i każdy z tych lat czymś się charakteryzuje. Czyli są lata siania, są lata zbierania, są lata właśnie zapoczątkowywania czegoś nowego, są lata, w których musimy wykonać jakąś pracę z tym związaną, czyli tak ja nazywam kultywację. Potem są lata, w których właśnie w ramach zbierania też trochę domykamy, czyli no są to takie lata, w których też zbieramy nasze wnioski, domykając cykl na przykład, tylko domykanie cyklu to nie jest tylko 9 rok, to też jest ważne. Więc no te wnioski to jest to coś, co nas tworzy w jakiś sposób, czyli to jest coś, co, na czym budujemy potem kolejny cykl. I myślę sobie, że ta wieża, zwłaszcza w obliczu tego, że kończymy rok numerologiczny i zaczynamy nowy, może być o tym, że to, co się nie zmieniło w Twoim życiu, bo się temu w jakiś sposób opierasz. I teraz super ważna rzecz. Fajnie, że na poziomie świadomym na przykład coś Ci przyjdzie do głowy w stylu tak, na przykład no, czuję, że nie wiem, jest czas na to, ale jakoś się za to nie zabrałam, albo czuję, że na przykład tutaj się czuję jakoś tam utknięta. To jest okej, ale ja bym poszukała jeszcze głębiej, czyli za pomocą pisania rozwojowego słowoterapii albo w medytacji poszukała sobie jeszcze głębiej, bo bardzo często ja tak w ogóle czuję karty wieży, że ona jest taka trochę o tym, co się dzieje pod powierzchnią, czyli o tym, że nam się mogą różne rzeczy wydawać na poziomie świadomym. To też pięknie wychodzi na sesjach, czy sesjach hipnoterapii, czy sesjach rozwojowych, coachingowych, że ktoś do mnie przychodzi z jakimś problemem, po czym się okazuje, że w ogóle nie to jest problemem. I oczywiście to wychodzi dopiero po tym, jak zagłębimy się w ten poziom bardziej podświadomy. Czyli no, dojdziemy po prostu do sedna, albo dojdziemy do tego, bo problem, który nam się pojawia w życiu, tak w 3D, no to jest już rezultat czegoś, co się wydarzyło w środku, w naszych wzorcach myślowych, co za tym idzie, wzorcach zachowań. Ergo, tym, jak funkcjonuje nasz mózg aktualnie, bo jest on też w określonym wzorcu, czyli automatycznie nas no, zmusza do jakichś tam zachowań, bo po prostu to jest jego sposób działania. No i skoro problem to jest objaw, a nie rzecz do rozwiązania, no rzecz do rozwiązania musi się znaleźć gdzieś indziej, czyli w środku. I taka jest też taka psychologiczna teoria, że jeżeli problem przychodzi z zewnątrz, to rozwiązania należy szukać wewnątrz, a jeżeli problem wychodzi z wewnątrz, to rozwiązania należy szukać na zewnątrz. Dlatego, że większość takich problemów życiowych codziennych to są problemy, które nadchodzą z zewnątrz, czyli nie wiem, coś nas wkurza, coś nas aktywizuje, no ale przyczyna tego jest w środku. I jak się nie weźmiemy za jakąś rzecz, to przyjdzie właśnie ta wieża, czyli bum, sru i pierdut i po prostu się coś rozpada, czyli jakaś ta zmiana jest no, w pewnym sensie wymuszona na nas, bo nie działaliśmy rozwojowo. Ja to tak sobie tłumaczę. I o co mi chodzi? O to, że jeżeli starasz się żyć świadomie i po prostu jesteś blisko siebie też cały czas, na tyle, na ile możesz w danym momencie, to nie przydarzają ci się takie wieże. W sensie, że nie ma po prostu takich nagłych zwrotów akcji, rozpadów i boom, bo nie ignorujesz sygnałów, bo działasz sukcesywnie, krok po kroku. Może nie, wiesz, nie masz takich zwrotów akcji, ale po prostu krok po kroku budujesz coś, tworzysz coś, czyli jakby świadomie kierujesz swoją energię w coś, a nie tak sobie dryfujesz i okazuje się, że nagle sru, coś po prostu się totalnie rozpada i ten rozpad to nie chodzi, może to być rozpad związku albo nie wiem, wyrzucając cię z pracy, ale nie tylko o takich rzeczach mówimy dramatycznych, tylko też o takich rzeczach, które na przykład, no nie wiem, rozpada mi się jakaś współpraca, jeżeli jestem przedsiębiorcą, albo po prostu narasta mi jakiś konflikt, który wybucha w pewnym momencie w zupełnie dla mnie nieoczekiwany sposób. No bo jak coś się dzieje z nagła, to zazwyczaj jest nieoczekiwane. Wielkie odkrycie, jak teraz powiedziałam.
Chodzi o to, żeby mieć więcej świadomości w tym, co codziennie nam się rzekomo przydarza. A tak naprawdę sami to tworzymy. No ale też ciekawe, bo energia na wrzesień pokazuje się tutaj karta kochanków, czyli karta pewnego rodzaju unii, połączenia też dwóch energii. Więc zaciekawia mnie to o tyle, że właśnie dzisiaj rano też czytałam, że jesteśmy teraz mocno w takim momencie współpracy, czyli żeby więcej zwrócić uwagi na różne współprace, które nas dotyczą. Współpraca to oczywiście może być kwestia właśnie w pracy czy w naszej firmie, ale może to być też moja relacja z moim dzieckiem. Może to być też moja relacja z partnerem, czyli wszystko to, co po prostu łączy jakieś dwie lub więcej energii. I warto teraz się temu przyjrzeć i widzicie, wrzesień będzie pod tym znakiem. Też wychodzi Wenus z retrogradacji, czyli też trochę kończymy taki okres, ja to mówię, audytu, relacji audytu finansowego, bo za to odpowiedzialna jest Wenus, czyli za pewnego rodzaju ten właśnie przepływ, dawanie, branie i tak dalej. Więc może ta karta się do tego właśnie odnosi, że mamy ten moment, okej, kończymy pewnego rodzaju sprawdzenie rzeczywistości, tego, gdzie jesteśmy, co jest, czego nie ma, co byśmy chcieli tworzyć. I za to tutaj może być odpowiedzialna właśnie karta kochanków. Ja myślę sobie tak jeszcze z mojego wglądu, to bym Wam powiedziała jedną rzecz, że zawsze, gdzie mamy współpracę, gdzie mamy relacje, to ja właśnie lubię myśleć sobie o tym, o tej synergii, żeby było to właśnie w formie brania, dawania. Lubię się temu przyglądać, ile daję, ile pozwalam sobie przyjąć, bo to też zależy, jakie masz wzorzec. Możesz mieć taki wzorzec, że właśnie taki nieco egocentryczny, czyli ja jak najmniej, ale chętnie wezmę, czyli to jest też taki w skrajnych sytuacjach, to jest taki wzorzec, no właśnie, gdzie by tutaj przysprycić, gdzie by tutaj można było być liskiem i może bym mogła coś wykorzystać, czy jakąś sytuację wykorzystać. Albo wzorzec skrajnie odwrotny, czyli nie potrafię przyjmować, czyli daję, waliduję swoje poczucie własnej wartości tym, że im więcej dam, to znaczy, że jestem jakoś fajniejsza, lepsza, czyli muszę dużo dać, bo inaczej A, mogą mnie odrzucić, B, ja z sobą nie będę się czuła dobrze, ponieważ ja nie czuję się zasługująca na różne rzeczy, więc no, żeby na coś zasłużyć, to muszę dużo dać. A z drugiej strony, jeżeli ktoś chce nas jakoś ugościć, i to mówię w różnych wymiarach, chce nam coś dać, chce, po prostu ta energia chce do nas wrócić, no bo na tym polega wymiana energetyczna, to ja jestem zablokowana, nie? Czyli nie potrafię przyjąć, nie potrafię otworzyć serca. I zobaczcie, jakie to jest też złudne, że mówi się, że ktoś jest taki dobry, właśnie tak się dzieli z innymi, ma takie otwarte serce. A otwarte serce oznacza, że potrafisz się dzielić oraz przyjmować od innych. I to nie jest popularne przekonanie na temat serca, że otwarte serce znaczy, że ja dużo daję. Nie, otwarte serce to znaczy, że mam otwartość na wymianę. I nie ma tak, że będzie porówno. Nie ma tak, że... Zobacz, ja nieraz daję na przykład coś w ramach bezpłatnych działań, i nie mam w ogóle takiego założenia, że to do mnie wróci, w takim wymiarze, że ta osoba mi to w jakiś sposób zwróci, ale ja dostaję masę innych wspaniałych rzeczy z innych źródeł. I to jest dla mnie wymiana energii, że to nie musi iść w ten sposób, to może iść w ten sposób. I o to chodzi, że świat o to dba, świat to reguluje. Ja nie muszę się tym zajmować, ja nie muszę się tym przejmować. Ja po prostu daję to, co w tej chwili mam, bo mam właśnie tą energię, którą się mogę podzielić i daję to z radością. Kiedy będzie na to dobry czas, to wróci do mnie z wielokrotnie. Na co warto zwrócić uwagę w związku z tym? Jak szybko. Co to takie, że po dwie karty nam dzisiaj chcą wychodzić? O, ciekawe. Czwórka pentakli i paś pucharów czy kielichów. Mm.
ciekawe, bo patrzcie, na zwróćcie uwagę. Czwórka pentakli to jest karta, tak trochę można powiedzieć, gromadzenia, tak jak widzicie, ona ma tutaj swoje denary i je trzyma blisko siebie, więc ponieważ jesteśmy w takiej energii mocno ziemskiej, bo jesteśmy w sezonie panny, czyli znaku ziemi, i też jesteśmy w tym momencie trochę podsumowania, bo czekamy na ten nów pannie i na nowy rok numerologiczny, to ja bym się skupiła na tym, żeby zobaczyć właśnie ten nasz stan posiadania, czyli skupić się na tym, na tej obfitości, którą posiadamy już teraz. I docenienie tego, ale znowu karta czwórka pentakli w takim, powiedzmy, w takiej stronie cienia może oznaczać nadmierne przywiązywanie się do rzeczy materialnych, bo monety czy też pentakle są o tym, co materialne, o tym, co namacalne. Więc znowu, żeby był przepływ, to musi być przepływ. Jestem mistrzem dzisiaj, wiesz, po prostu odkrywczych zdań. A przepływ oznacza, że rzeczy wchodzą, ale też wychodzą. I jedną rzeczą jest wdzięczność za obfitość, którą posiadamy, która jest wszędzie. A drugą rzeczą jest pozwalanie tej cyrkulacji, czyli to, że ja coś mam, coś mnie otacza, coś jest moją obfitością w takim wymiarze bardzo właśnie materialnym, fizycznym, namacalnym, to nie może determinować tego, że ja się czuję w obfitości. Nie wiem, czy to powiedziałam, mam to mocno zinternalizowane, ale nie wiem, czy umiem to powiedzieć. Czyli chodzi o to, że doceniam to i czuję jakby wsparcie tego, ale to nie determinuje, to nie sprawia, że ja czuję pewność i bezpieczeństwo. Pewność i bezpieczeństwo jest we mnie, a nie właśnie w tych zewnętrznych rzeczach. No i też, co tutaj nam się pokazuje, ciekawe, czy ktoś z Was jedzie do Portugalii. Zawsze mi się ta karta kojarzy z Portugalią, bo nie wiem, czy widzicie, że tam jest taki takie serduszko zrobione z dłoni i kolory flagi takiej portugalskiej. Jak ktoś z Was ma coś wspólnego z Portugalią, albo jedzie do Portugalii, albo coś, to dajcie znać w komentarzu. I w pasie pucharów ma taką, nie wiem, czy kojarzycie takie angielskie powiedzenie when pigs will fly, albo when pigs fly nawet. To jest taka świnka latająca, która mówi o że wiecie, że jak świnie zaczną latać, no czyli coś takiego niemożliwego, ale to właśnie mówi o tym, że o pewnego rodzaju obfitości, czyli o wejściu na kolejny poziom, czyli pozwoleniu sobie na coś, co wydaje nam się w ogóle kosmiczne i absolutnie nie ma takiej opcji, czyli no właśnie, jak te świnie zaczną latać, a to jest dostępne, oczywiście to jest dostępne w jakiejś tam rzeczywistości, możliwości. No i właśnie nasze uziemianie, czyli sprowadzenie tego do czwórki pentakli, nasze uziemianie polega na tym, że my w ogóle dopuszczamy poziomie takim naszym mentalnym, że takie coś się może wydarzyć. Ja Was zachęcam w tym obszarze do popracowania sobie na przykład z workbookiem Słowoterapia, Finanse i Obfitość, bo tam przechodzimy przez te cztery poziomy. Czyli finanse i obfitość przez pryzmat fizycznego poziomu, mentalnego poziomu, czyli fizyczny to jest to, co tu i teraz najbardziej jakby takie żywe, no bo to mam, wiem i tak dalej. Mentalne, czyli co ja mam w głowie, jeżeli chodzi o finanse i obfitość, czyli gdzie mam różne wzorce, które mogą mnie blokować. Idziemy potem do poziomu emocjonalnego, czyli znów mieszanka i koktajl hormonów w głowie na poziomie emocjonalnym, czyli to, co nieuwolnione na poziomie emocjonalnym, co będzie mnie trzymać w jakimś wzorcu mentalnym, w związku z tym fizycznym, no bo będę działać podług tego, co ja tam w głowie mam. I na ostatnim etapie ten poziom duchowy, czyli to jest ten poziom właśnie latających świnek, czyli tego, że jak mogę ja wykorzystać pełen swój potencjał i gdzie jest w ogóle to moje słynne ikigai, czyli coś, gdzie ja mogę się spełniać, coś, co jest ze mną w 100% spójne, coś, za co mogę być świetnie wynagradzana,
coś, za co mogę być wynagradzana nie tylko w formie takiej finansowej, bo obfitość to są pieniądze, a i owszem, ale też masa innych rzeczy, czyli dobre emocje, które mnie karmią i które mi dają radość, i kiedy się kładę do łóżka, myślę sobie, ale to był kozacki dzień, a jutro to, czyli wiecie, mam po prostu tą siłę, która taka, jakąś taka moc we mnie wstępuje, bo jestem na właściwym miejscu. Ten, kto z Was kiedyś był na niewłaściwym miejscu i na przykład cierpiał, albo wypalił się zawodowo, bo po prostu totalnie to nie była jego ścieżka, albo to była jego ścieżka, bo wypalenie zawodowe to nie tylko musi być, że nie robimy tego, co powinniśmy, tylko robimy to, co powinniśmy, ale nie tak, jak powinniśmy. Czyli na przykład właśnie nie ma tej wymiany energii, tylko jest dużo daje, a to wszystko jest jak krew w piach. Albo bo nie mam w sobie otwartości na przyjmowanie. Albo po prostu, nie wiem, mam swój biznes, robię to, co chcę, ale nie robię tego tak, jak chcę, bo mam mega dużo różnych wzorców typu, bo trzeba X, Y, Z, bo przecież, żeby odnieść sukces, to trzeba się narobić, no więc ja teraz muszę wstawać wcześniej, muszę pracować wiele godzin. Nawet jak są to tak zwane, nie elegancko, dupo godziny. Czyli nie robię już nic konkretnego, tylko po prostu się snuję po social media, ja właśnie tutaj sprawdzam możliwości marketingowe. Czyli jakby nie pracuję intencjonalnie, tylko bardzo właśnie w jakimś takim wzorcu, który skądś mam. I jakby to jest okej, ale również mogę go nie mieć, mogę się go pozbyć. I do tego zachęcam. O tym też jest workbook, jeden z tych workbooków, słowo terapia o odkrywaniu, czyli i uporządkowywanie przede wszystkim w sumie, czyli tam, gdzie robimy sobie po prostu takie porządki z tym, co jest, czyli czy to, co ja robię, w ogóle ma sens, czy ja to robię, bo trzeba zrobić, albo ile z tego, co robię, to jest moje, czyli takie coś, co wiecie, jak ja bym miała dzisiaj umrzeć, to czy ja bym sobie myślała, spoko, no tak, i tak miałam super życie i jakby jestem gotowa, czy myślałabym sobie, o nie, ja w ogóle jeszcze nie zaczęłam żyć, a tutaj już umieram. Jak to? No bo trochę tak czasem jest, że żyjemy jakimś takim dziwnym życiem, które jakby miała dziś umrzeć, to pomyślałabym sobie, o Boże, beznadziejnie, no przecież jeszcze nic nie zrobiłam. Przecież na emeryturze miałam zacząć podróżować, cieszyć się życiem, mieć więcej spokoju, cieszyć się moją poranną kawką, patrząc na ogród i tak dalej. A tego nie robiłam, bo nie było kiedy, bo nie było jak, bo coś tam, bo tamto, bo trzeba, bo powinnam. Zmęczyłam się tą wersją rzeczywistości, o której właśnie opowiadam. Więc przejdźmy sobie do czegoś magicznego, czyli do przepowiedni świętego lasu. Wczoraj byłam w pięknym lesie. Zawsze słuchajcie, jak jest ten dzień, jeżeli mam czytanie i poprzedniego dnia byłam w lesie, a bardzo często tak jest, bo jestem leśnym ludkiem, to zawsze mam ochotę sięgnąć po tą talię The Sacred Forest Oracle. Więc weźmiemy sobie jeszcze z tych dwóch kolejnych talii, czyli mądrość duchowych zwierząt oraz ten święty las. Wyciągam po prostu kartę, której zadaniem jest pokazać nam, jakby ona ma dać nam wsparcie. Czyli to jest taki, ja to sobie tak tłumaczę, taki token na dany miesiąc. Czyli co nam może dać wsparcie we wrześniu? Co nam może dać wsparcie we wrześniu? Nie to? Patrzcie, jakie to ciekawe. Bo wyszło nam tutaj Fire Spirit, czyli duch ognia. I mamy energię. I teraz mnie to ciekawi, bo jesteśmy w sezonie bardzo ziemskim. I też ciekawe, bo właśnie sobie czytałam wczoraj czy dzisiaj na temat tuż zanim będzie wrzesień, jeszcze już może opublikuję ten film, bo dzisiaj jest 28, a 31, czyli w przeddzień września, będzie pełnia w znaku ryb. Ryby takie marzycielskie, ale ta pełnia nie będzie taka bardzo rozmarzona i taka bardzo, wiecie, bo właśnie to jest taka trochę pełnia organizacyjna, w tym sensie, że jest to taka pełnia, gdzie robimy sobie trochę właśnie ten tak zwany reality check, czyli trochę taki audyt rzeczywistości. Robimy sobie
celebracji tego, co już osiągnęliśmy. No i właśnie jesteśmy mocno w tym takim motywie planowania, porządkowania tego, więc do tego definitywnie jest potrzebna energia. Zobaczymy, co tutaj nam jeszcze mówi książka o tym Fire Spirit. Zobaczcie w ogóle, jakie piękna jest ta karta, że mamy kobietę, która po dwóch stronach ma ogień i on tak jakby się łączy, w sensie, że idą od niego takie błyskawice. Ja sobie to wyobrażam tam, że to się łączy na górze. Jakie jest przesłanie tej karty? Ha! Niesamowita witalność i energia życiowa oraz pasja rozszerzają się w Twoim życiu. Jeżeli będziesz czuła się wyczerpana oczekiwaniami innych, don't hold back. No nie, jakby nie cofaj się do tyłu, nie wstrzymuj się. Rozpal swój wewnętrzny ogień. Powiedz swoją prawdę. Pozwól, aby światło Twórcy przechodziło przez Ciebie. No i zobaczcie, tutaj mamy znowu pewnego rodzaju motyw. To, co nas będzie wspierać, no to po prostu bycie przy sobie i bycie sobą. Bycie jakby w tym swoim, tej swojej prawdziwej energii. No to jest bardzo uniwersalna porada, no bo zawsze by było tak świetnie. Natomiast jest na pewno tak, że niektóre okresy roku na przykład, czy momenty w naszym życiu, są bardziej o tym. I myślę sobie o tym, że na przykład wrzesień, czas, kiedy rozpoczyna się rok szkolny. Może dzieci nasze wracają do szkoły. Znaczy, z reguły tak jest. I na przykład wchodzimy znowu w ten taki motyw obowiązków, działania, co jest moje do ogarnięcia. Może to jest fajny czas właśnie, żeby zobaczyć, gdzie jest moja energia i które rzeczy są faktycznie, wiesz, z tego mojego kręgu, czyli dla mnie, jako moja, ja na to mówię dharma, czyli taka moja droga, czyli to, co jest moje do zrobienia, no to trzeba to zrobić. Jak z punktu widzenia duchowego, no to pewne rzeczy trzeba po prostu, nie wiem, zrobić, w takim sensie też pewne rzeczy trzeba odbębnić. Pewne rodzaju cierpienie czasami, które jest twórczym cierpieniem, czyli takim, co, które nas ma od czegoś uwolnić, czyli pewna robota emocjonalna też, którą chcemy po prostu przerobić, tak trochę w ramach karmy mówię, żeby się od niej uwolnić. Ale też jest gro roboty, i to robota to jest najlepsze słowo, które mogę tu użyć, która w ogóle nie jest nasza. Czyli na przykład, nie wiem, odrabianie za nasze dzieci i pracy domowej, albo czasami, no nie wiem, nie chcę dawać porad, bo w Twojej sytuacji Ty tylko wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze, ale branie na siebie różnych rzeczy, które po prostu bierzemy, bo lubimy kontrolować rzeczywistość na przykład bardziej, albo bierzemy na siebie, bo wydaje nam się, że, no nie wiem, dobra matka lub dobry ojciec to. A to jest bardzo względne pojęcie i ja bym tutaj po prostu się zastanowiła dwa razy nad tym, na co ja decyduję się. Tak wiesz, decyduję się faktycznie z serca i mocno, że okej, to jest moje, ja tym się będę zajmować, finito, po prostu. I nie będę też na to narzekać, to też jest ważne, czyli skoro ja weszłam w to, z mojej energii wyszłam i powiedziałam, dobra, to jest moja rzecz, ja się tym zajmuję, to jest pewnego rodzaju moja dyscyplina, jak to się ładnie mówi, że istnieją dwa rodzaje bólu, ból dyscypliny albo ból nieudanego życia i to jest trochę tak, że jeżeli ja coś chcę, to też potrzebuję coś z siebie dać, ale to wychodzi ze mnie i jest jakby taką moją drogą, mi przypisaną i ja już to odkryłam, a co jest właśnie takim trochę, bo chcę mieć więcej kontroli, albo bo mówi się, że, albo bo powinnam, bo inne mamy w szkole, w klasie mojego syna, to no tak, bo u innych mam może to działa, albo jeszcze nie doszło do tego, że to nie działa, a u mnie działa to, co jest moje. I to bycie w mojej energii jest dla mnie ważniejsze. Więcej o tym mówimy w kursie Odzyskaj swój czas, który będzie jakoś we wrześniu, nie pamiętam, ostatni tydzień września chyba będzie otwarty, będą drzwi do tego kursu i tam dużo mówimy o tym. To jest dużo tam jest takiego motywu odkopywania się z tego, co nie jest moje w obszarze czasu. Czyli tego, że może ktoś robi tak, albo może, nie wiem, moja mama to uważa, że tak powinna robić to dobra pani domu. Ale ja tak nie uważam! I jakby, ponieważ żyję moje życie,
to pozwolę sobie zaaplikować moje własne zasady. A przede wszystkim to jest ten motyw, co by było, gdybym miała umrzeć za tydzień? Czy bym powiedziała sobie, okej, to teraz jeszcze przez ten tydzień będę się cieszyć moim pięknym, fantastycznym, spełnionym życiem? Czy bym nagle się po prostu zerwała i powiedziała, o rany, to ja w ogóle nie robię nic z tego, co ja chcę i pragnę i co jest faktycznie w mojej energii, to co, to jak to teraz? No i z Spirit Animal Wisdom wychodzi nam tutaj duch nietoperza. Listen up. Posłuchaj. Przepracowujesz głębokie wzorce, swoje głębokie wzorce duchowe. Odpuść wszelkie przestarzałe wzorce myślowe, które się pojawiają. Ojej, słuchajcie, wrzesień to w ogóle jest taki nowy styczeń, nie? I mi się wydaje, że wrzesień, dlatego też odzyskaj swój czas, wraca we wrześniu i ruszamy z pracą w październiku. Jak się trochę przewali ten wrzesień, ale też wrzesień, ja wiem, że dla wielu z nas jest takim momentem, no takim nowym rokiem, czyli takim momentem, kiedy na nowo się organizujemy. Ba, dla wielu osób jeszcze bardziej jest to wrzesień niż styczeń, to ciekawe. I no i to jest, moim zdaniem, taki moment, kiedy się orientujemy na przykład, że pewne rzeczy nie funkcjonują. To w ogóle jest dla mnie wspaniała definicja konfliktu. Czy wewnętrznego, czy konfliktu takiego zewnętrznego, w bardzo namacalnym 3D, że konflikt to jest taki moment, kiedy okazuje się, że pewne rozwiązania, z których korzystaliśmy, nie działają i należy je zmienić. No więc ja, jako po prostu naczelny unikacz konfliktów i osoba, która nie znosi konfliktów i w ogóle najchętniej, jak miał być konflikt, to bym się zakopała pod ziemię. Jak usłyszałam tę definicję, bo mam taki warsztacie na temat konfliktu kiedyś, to po prostu się zakochałam w konfliktach. Ja bym się chciała zawsze konfliktować, jeżeli jest taka potrzeba. Bo uważam, że konflikt jest najbardziej uwalniająca rzecz świata. I czy to jest konflikt wewnętrzny, czy zewnętrzny? Oczywiście nie należy szaleć tutaj, bo teraz przekoloryzowałam, że zawsze bym chciała być w konflikcie, bo najlepiej to jest nie być w konflikcie. Natomiast, kiedy wiesz, że konflikt prowadzi do harmonii, to przestajesz się go bać. I czym jest odpuszczanie wzorców myślowych? No właśnie, to jest wyjście z tego wewnętrznego konfliktu, który nas... Bo dlaczego to jest konfliktowe? Bo jeżeli ja mam wzorzec, który nie jest adekwatny, to znaczy, że nie prowadzi mnie do tego, gdzie ja chcę być, to jest totalny konflikt wewnętrzny i to trzeba pozamiatać, posprzątać po prostu. Jest sezon panny, czas sprzątania, bierzemy się za robotę, no. Dlatego, że jeżeli nie, no to będziemy właśnie w tym takim... To nic, moje życie w ogóle nie jest takie, jak ja bym chciała. Ja myślałam, że to będzie XYZ. No ale to nie mamy myśleć, tylko mamy działać właśnie zgodnie ze sobą. Zobaczymy, co tutaj nam też powie. Mamy jakieś może ciekawe rzeczy w opisie. Bat, czyli nie topisz. Nietoperz jest obrońcą, nie, jest tym, no, takim strażnikiem nocy i symbolizuje, dla wielu symbolizuje odrodzenie. Wlatuje on tutaj, aby dać ci znać, że zmiana nadchodzi. Ta-dam, ta-dam. Już to wiemy, nietoperze. Szybka zmiana, tadam, tadam, nocną karta wieży wychodzi, wypisz, wymaluj, którą niektórzy mogą interpretować jako odrodzenie, czyli ponowne narodzenie, może tak. Twoje wyższe ja zapuka do ciebie, więc bądź gotowa odpowiedzieć na to wołanie. To może być zmiana dotycząca jakiegokolwiek aspektu twojego życia, ale jest to zmiana, której potrzebowałaś i być może nawet o którą od jakiegoś czasu prosisz. Nietoperze używają dźwięku wibracyjnego, aby się komunikować. Popracuj nad sposobami, w jakie otrzymujesz komunikację. Upewnij się, że komunikujesz w jasny i zwięzły sposób to, czego byś chciała, ale w sposób także łagodny. Mów prosto z serca, i miej pewność w swoim głosie. No zobacz, to jest też trochę o tym przemawianiu
przemawianiu w sposób otwarty i z miłością, czyli o takim, o takiej otwartości, która właśnie wynika z tego otwartego serca, gdzie potrafimy powiedzieć, o co nam chodzi, ale mamy też to na tyle uziemione w sobie, że to nie jest i nie bardzo wiadomo, wiecie, że mówimy, no wiesz, bo o tym, nie wiem, czy się dobrze wyrażam i tak dalej, tylko mówisz spokojnie, prawdziwie i faktycznie takie coś muszę do głowy, że jak już powiesz, to już powiesz. czyli po prostu wiesz, co chcesz przekazać i robisz to w jasny, zwięzły sposób. Czyli nie dodając zbyt dużo kolorów, albo tak próbujesz komuś coś powiedzieć, że w zasadzie to nie bardzo wiadomo, o co chodzi, albo ty sama wiesz, nie bardzo jeszcze czujesz, co ci chodzi, no więc jak ta biedna osoba po drugiej stronie komunikatu może to zrozumieć. I ja naprawdę do tego ogromnie zachęcam do pisania. Jeżeli nie wiesz, jak pisać, to zapraszam cię do workbooków Słowoterapia. Jeżeli wiesz, jak pisać, to po prostu zrób z tego swoją codzienną praktykę. Bo naprawdę ja nie znam innego narzędzia, które tak bardzo rozjaśnia, czyli tak bardzo jakby pomaga poukładać się na różnych poziomach i wtedy dopiero możemy wyjść z jasnym komunikatem do świata i do wszechświata, czyli jeżeli ja czegoś pragnę, no to ja muszę po prostu być w stanie o to poprosić, ale proszenie o to, to też nie mówię o takim wymiarze tylko magicznym, że ja poproszę, a wszechświat da. Tylko o tym, że elementem mojego proszenia jest też to, że ja podejmuję pewnego rodzaju zobowiązanie też, czyli skoro ja życzę sobie czegoś, to znaczy, że jestem na to gotowa, że wiem, jakie są tego konsekwencje i potrafię je przyjąć. No bo mam taki przykład banany. Na przykład ktoś chce założyć rodzinę, chce być matką czy ojcem. No to nie jest tak, że ja powiem, no dobrze, a to ja się modlę o to dziecko, ja chcę, żeby ono się pojawiło i ono się pojawia. Bo ja muszę mieć wewnętrzną gotowość. Ja potrzebuję też, no właśnie, całym moim systemem być jakby, być już tą matką, aby to dziecko się zmaterializowało. I ważna rzecz, mówimy tutaj o poziomie podświadomym, bo zaraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to jak 16-latka zachodzi w ciąży, to no ona nie jest gotowa. No właśnie, gdzieś na poziomie podświadomym jest nawet gotowa. Oraz na poziomie biologicznym. Może na poziomie świadomym i fizycznym nie. I jakby, wiesz, potem ma kłopoty takie logistyczne. No ale z jakiegoś powodu to się przytrafiło w jej życiu. Znowu, ja lubię to słowo przytrafiło. Zawsze robię te takie cudzysłów, bo to się nie przytrafia. To jest po coś. No z tym się zostawiam, czyli z tym, żeby coś się nam pojawiło w materialnym świecie, no to musi tutaj nastąpić pewnego rodzaju porządek i gotowość, tutaj nastąpić pewnego rodzaju otwartość i gotowość i cały system jakby musi być harmonijny w tym. I no i o to po prostu potrzebujemy zadbać. Wrzesień to naprawdę jest piękny czas porządku, bo jesteśmy w sezonie panny. Panna kocha latanie na miotle, na szczotce, wiecie, o co chodzi, no. I po prostu to jest czas zrobienia takiego nowego porządku na ten nowy rok numerologiczny. Wysyłam wam masę dobrej energii. Tak do mnie było czytania, jestem podekscytowana, że ono w końcu będzie. I jak macie jakieś pytania, czy chcecie się czymś podzielić, to zapraszam was do komentarza. Jeżeli nie macie, to chociaż wpiszcie jakąś emotkę albo dajcie jakikolwiek znak, że jesteście po drugiej stronie, żebym wiedziała, że tu jesteście i też pomaga mi to dotrzeć do większej ilości osób, za co wam ogromnie dziękuję. Pa, pa.